wystarczy tej rockowej muzyki. Czas posłuchać o rzeczach ważnych, ciekawych i co najważniejsze, prawdziwych. Ruszamy. Robert Bernatowicz, witam serdecznie wszystkich słuchaczy TOK FM. W soboty o tej porze jest czas na audycję Archiwum Roberta Bernatowicza, w których staramy się mówić o rzeczach bardzo ważnych, niezwykle ciekawych. I wiem o tym, że nawet się samochody zatrzymują. Nie wiem, czy wiecie panowie, słuchając audycję, czasami zatrzymują się osoby, żeby spokojnie jej posłuchać do końca. Mówię panowie, bo samych panów dzisiaj mamy w audycji. Realizuje nas Łukasz Bartecki, a moimi gośćmi są Igor Witkowski. Witam. Marcin Mizera. Witam. I Mariusz Figurski. Witam. Doktor. Bo jesteś doktorem. Inżynierem. Inżynierem. No tak, i w zasadzie moglibyśmy już na tym poprzestać, ale powiem, że będziemy dzisiaj mówili, drodzy Państwo i drodzy Panowie, o czymś, co wierzy, no i tutaj byśmy mogli się zakładać. Ja mówię 3% ludzi, no może 5%, tak naprawdę wierzy w to 3%. Będziemy mówili o tym, że w Polsce były bliskie spotkania trzeciego stopnia, czyli spotkania z załogantami UFO. Jak sądzicie, dlaczego ludzie uważają to za kompletną bzdurę? Igor, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu kultura masowa narzuca taki schemat, że to, o czym się nie mówi, tego nie ma. Jeśli mówiłoby się o tym częściej, to by to istniało w świadomości społecznej. Tak mi się wydaje. A nie sądzicie, że po prostu... W każdym razie nie jest to tak, że nie ma dowodów, nie ma argumentów. No dobrze, ale ktoś powie, ja tutaj będę starał się... Po prostu ludzie o tym nie wiedzą. Dobrze, ja będę przedstawiał takie argumenty, które słyszę. No nie ma tak, żeby jakieś istoty tutaj lądowały, spotykały się z osobami. No przecież gdyby tak było, to by się, nie wiem, jakiś naukowiec, profesor Religa by się tym zajął. No ktoś taki tytularny, nie byłoby właśnie, takiego milczenia. Właśnie nie. Dlaczego? Właśnie nie. To znaczy my wychodzimy, podchodząc jakby do tego zjawiska, wychodzimy z założenia, że gdyby taka jakaś obca cywilizacja, no mówimy umownie obca cywilizacja, tak naprawdę nie wiadomo o kogo chodzi, ale wychodzimy z takiego założenia, że gdyby taka jakaś obca siła się z nami kontaktowała, to my byśmy byli tego świadomi. Ale to jest, wydaje mi się, błędne założenie. Dlatego, że można podać wiele przykładów, że no nie jesteśmy świadomi tego, z czego świat się składa. Funkcjonujemy w oparciu o jakiś, no w cudzysłowie, mit tego świata, jakąś wersję. Natomiast no, ludzkość do pewnych rzeczy dorasta. Tak samo jak, nie wiem, w XVII czy XVIII wieku ludzie nie byli świadomi meteorytów, chociaż one spadały. I tak, nie wierzyli, że kamienie spadają z nieba, dokładnie. I na tej zasadzie, no na tym polega rozwój społeczeństw. Mariusz, jak oceniasz, dlaczego ludzie mówią, że to są takie bzdury, kompletne bajdurzenie, zawracanie ludziom głowy? Jakie obce istoty, jakie UFO, jakie lądowania, jakie bliskie spotkania? No tutaj dużo racji ma Igor ze względu na to, że światopogląd, jaki funkcjonuje w obecnym świecie, jest typowo materialistyczny, określony dokładnie. Elity rządowe tak samo nie przyjmują do wiadomości takich faktów. Ja teraz nie pomijam to, czy to jest prawdą, czy nie. Mówimy o samym zjawisku, czy... Tak by można powiedzieć, można by się zgodzić z Robercie z tobą, gdyby nauka to badała, gdyby świat generalnie się tym zajmował, badał i doszedł do takiego wniosku, że tego nie ma albo jest czymś zupełnie innym. Natomiast nikt się tym nie zajmuje. No, moment, Marcin Mizera się tym zajmuje, jest ufologiem, bada te przypadki. Miałeś wiele razy w życiu, Marcin, okazję spotykać się z ludźmi, którzy twierdzili, że chociażby widzieli UFO, prawda? Tak, spotkałem się z wieloma tego typu zgłoszeniami. Ale to oszukiwali ci ludzie, jak sądzisz? Nie, ci ludzie mówili prawdę, tylko tutaj problem polega na tym, że ludzie w to nie wierzą, ponieważ nie ma wiarygodnych świadectw naukowców. Po prostu naukowcy się tym tematem nie zajmują, a ludzie, społeczeństwo szuka właśnie relacji ludzi wiarygodnych, ludzi z tytułami naukowymi. To może jest rzeczywiście argument, że tak, naukowcy się boją, bo ja boją się faktycznie. Ja powiem jeden tylko szczegół, pomijając już kwestię stosunku nauki do tego. Ponieważ pisywałem różne rzeczy na ten temat,
znam różnych ludzi, po prostu na gruncie prywatnym i ze zdumieniem stwierdziłem, że przy różnych okazjach, prawda, jakichś tam spotkaniach, kogoś poznawałem, ktoś był mi przedstawiany, często, no, weszło mi to jakby w nawyk pytanie o to, czy dana osoba przypadkowo spotkana, tak. Ja mówię o przypadkowych sprawach, widziała jakieś takie obiekty, jakieś takie rzeczy, które by się ewidentnie kwalifikowały do tego. I muszę powiedzieć, że bardzo duży procent, no i jakiejś tej skromnej próbki społecznej, z którą się zetknąłem, bardzo duży procent, znaczy kilkadziesiąt procent ludzi się z tym z czymś takim zetknęło. Nikt tego nigdzie nie zgłaszał. Przypomnę, że słuchacie TOK FM. Przypomnę, że dzisiaj w archiwum Roberta Bernatowicza mówimy o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Już nawet nie o tym, że to lata, czy tam są te obiekty, ale o tym, że ląduje i że dochodzi do spotkań z ludźmi. Czy Państwo wierzycie, że coś takiego w ogóle jest możliwe, jak bliskie spotkania trzeciego stopnia? Zadzwońcie do nas 022 555 30 40. Tu poproszę najpierw może Marcina, jako osobę, która zajmuje się tym chyba najbardziej intensywnie z nas wszystkich. Możesz zdefiniować, na czym polega bliskie spotkanie trzeciego stopnia? Skąd w ogóle to określenie trzeci stopień? Ten termin został stworzony przez upologa amerykańskiego Alana Heineka, który stworzył właśnie tego typu klasyfikację i podzielił te bliskie spotkania na trzy kategorie. Jeżeli chodzi o bliskie spotkania trzeciego stopnia, to jest to spotkanie z obcą istotą w pobliżu nola lub spotkanie z obcą istotą. Tak, z pobliżu, no, gdzie dochodzi po prostu do kontaktu, prawda? Czyli do fizycznego kontaktu. Poza tym spotkania trzeciego stopnia dzielą się jeszcze na 7 dodatkowych podgrup i to są litery alfabetu. I ja spotkałem się z wieloma tego typu przypadkami. Najciekawszym jest właśnie przypadek kobiety, może tutaj przytoczę, bo mam tutaj przed sobą wiele tego typu relacji, dokumentacji. Przypadek kobiety ze Śląska, która przeżyła właśnie typowe spotkanie trzeciego stopnia z UFO. Marcin, proponuję, że powrócimy do tego przypadku, bo to jest rzeczywiście interesujący przypadek. Natomiast akurat mamy w tej chwili połączenie z panem Zbigniewem Kalisiakiem ze Szczecinka. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry panu. Jesteśmy na antenie. Już słuchają nas słuchacze TOK FM-u. No i teraz, dlaczego tutaj z panem? Pan akurat nie przeżył takiego spotkania, ale zna pan pana Lecha Chacińskiego, który przyznał się, że takie spotkanie przeżył. To, ile pamiętam, było 11 sierpnia ubiegłego roku. Tak, dokładnie 11 sierpnia, przed godziną 5 rano. Panie Zbyszku, może pan opisać, jak on to opisywał, co on mówił, jak doszło do tego spotkania? No, strasznie był podekscytowany przede wszystkim, przestraszony. No różnie to było. Początkowo bał się o tym mówić, ale jak z relacji wynika, po prostu te istoty nakazały mu rozgłosić to spotkanie i dlatego to zrobił, bo w innym przypadku on by tego po prostu nie zrobił. Opiszmy może, jak to wyglądało. On jechał samochodem. No więc właśnie. Była noc? Nie była noc, to był sierpień 11, aha, także 4.50 dokładnie, jak określa, to jeszcze szarówka po prostu. Tak. W każdym razie mieszka 22 km od miejsca pracy, czyli od Szczecinka, jechał samochodem, no i pusto akurat było na całej trasie praktycznie. Dojeżdża do Szczecinka, jest taki wiadukt kolejowy, no i patrzy przed wiaduktem, stałem jakieś trzy postacie, no i mówi, że od razu pomyślał, że to jakaś awaria po prostu statku kosmicznego, ale naszego, astronautów jakichś ziemskich, mówi ruskie, Amerykanie. Tak. Coś w tym sensie, no i ale widzi, że zatrzymują go. No zatrzymali, podeszli do niego. W pewnej chwili strasznie się wystraszył, ale otworzył szybę i nie gasił silnika, jak mówi, chciał po prostu w lada moment, mówi, ucieknie, jak coś będzie, ale widzi, że to nie są astronauci po wyglądzie, ponieważ mieli na twarzach takie jakby maski i takie szybki, mówi 10x15 ciemne szybki takie na oczach, na twarzach. Ale mimo wszystko było widać oczy, duże, duże czarne oczy za tych szybek. Na hełmie jakieś były tam światełka, tak jak on określa, na klatkach piersiowych też mieli jakieś tam światełka, takie jakby plecaczki małe.
No i porozumiewali się z nim telepatycznie. On mówi, że to dochodziło do środka głowy, ten ich, że tak powiem, pytania, jakieś tam polecenia. I również on w ten sam sposób mówi, nie otwierał ust. Telepatycznie wszystko to było, przebiegało. Najpierw kazali mu, po prostu prosili go, nie może nie kazali, żeby wysiadł z samochodu, żeby otworzył maskę samochodu, żeby określił, co to jest za, czym napędzany jest ten silnik. No taka luźna, że tak powiem, rozmowa. I później właśnie nakazali mu, jak powiedziałem na wstępie, rozgłosić to po świecie. Rozgłosić to, że mamy oszczędzać ziemię, powietrze i wodę, bo w przeciwnym razie dojdzie do samounicestwienia, że tak powiem. Ta historia jest fascynująca z wielu powodów. Podam pierwszy powód. Pierwszym powodem jest to, że on, panie Zbyszku, pokazał, gdzie ten pojazd się unosił i tam na miejscu znaleziono ślady. Tak. To były po prostu, było chyba 7 w sumie kręgów. Jeden był duży i po 3, że tak powiem, takie mniejsze, tak jak gdyby, jak on określił, podpory, że ten statek jak gdyby stał na podporach takich, mimo że teren był nierówny, statek stał w poziomie, czyli one były takie jak gdyby regulowane. Tak jest. Druga sprawa jest o tyle ciekawa, że byli świadkowie widzący ten obiekt. To nie jest tak, że tylko pan Haciński o tym mówił, prawda? Obiekt, on to prawda, obiekt sam zauważył w późniejszej chwili, jak ci osobnicy się już oddalali, że tak powiem, jak gdyby na silniczkach odrzutowych, on to określił, płynnie się unieśli pod kątem, przemieścili się jakieś tam, no ile to, nie wiem, 150 metrów do tego statku i on dopiero zobaczył ten statek, bo wcześniej go nie widział. Jak określił, w granicach 50 metrów średnicy miał ten statek. Panie Zbigniewie, tutaj nie ukrywajmy, że znamy się razem. Tak. Rozmawialiśmy o tym, czy on mówi prawdę. Tak. Wie pan co, był bardzo ciekawy moment, kiedy on został opluty, prawda? No właśnie. On został opluty i potraktowany jako wariat. Powiem panu szczerze, że wtedy ja bardzo, bardzo uważnie obserwowałem jego reakcję, dlatego że to był ważny moment. Otóż to właśnie. I jego reakcja była niesłychanie wiarygodna. Tak mi się też wydaje. On do mnie zadzwonił i ja nawet spokojnie tutaj zniosłem, bo to się ukazało w internecie. W internecie on został nazwany, po prostu jakieś badania przedstawiono psychologiczne, że jest wariatem. No, rzekomo. Tak, ale jego reakcja była zadziwiająca. Była po prostu bardzo szczera. On jest w ogóle taki człowiek z natury szczery. Tak. Takie wrażenie sprawia, że jest po prostu szczery człowiek. Czego w takim razie w tej historii brakuje? Panie Zbyszku, ja powiem tutaj od razu, bo niech pan zakłada w ciemno, że wśród słuchaczy, którzy nas w tej chwili słuchają, tak mniej więcej 90% uważa, że to jest w ogóle kompletna bzdura, bójda na resorach. Normalna reakcja. Jasne. Tak. No nie, ja też to rozumiem, dlatego szanuję zdanie tych ludzi. Zastanawiam się, wie pan, nad tym, co jeszcze trzeba by tutaj przekazać, pokazać, żeby udowodnić, że to się zdarzyło. Co jeszcze? Bo mamy świadków tego obiektu, którzy widzieli, jak ten obiekt odlatywał. Były ślady. Jest świadek, który został poddany bardzo trudnemu momentowi, kiedy został opluty i zdał ten moment na piątkę. Tak. Co jeszcze? No, trudno mi określić. Nie mamy właśnie namacalnego dowodu. No, po prostu uważam, że większość ludzi musiałaby przeżyć coś takiego i wtedy może by większa część po prostu wierzyła. No. Ja podejrzewam, że gdyby nawet nagrać film wtedy, jak ten obiekt odlatywał, też by to nie uzasadniło. No, uznano by za fikcję na pewno. Zdecydowanie. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję za połączenie. To był pan Zbigniew Kalisiak ze Szczecinka. Mam nadzieję, że spotkam się z panem Zbyszkiem już niedługo, ale wracamy do naszej rozmowy. No, panowie, musicie przyznać, przypadek fascynujący. Tutaj akurat Mariusz Figurski, miałeś okazję poznać tego człowieka. Tak, ja rozmawiałem z nim. Faktycznie, no, jako człowiek bardzo mnie zdziwiło, że został nazwany wprost wariatem. Tym bardziej, fantazjował, że absolutnie, ale on, tutaj. Przynajmniej tak jak ja osądzam, to on mówił całkiem rozsądnie, z przekonaniem. Rzadko się zdarza, żeby człowiek prosty, no bo był to człowiek prosty, potrafił w ten sposób idealnie kłamać. To jest prawie, że niemożliwe. Zdarzają się tylko przypadki szpiegów, którzy potrafią tak kłamać, no ale nie przypuszczam, żeby on do takich się kwalifikował. Igor Wiktorski. Mi się wydaje, że sama ta sprawa, to znaczy ja nie mówię już o tym bliskim spotkaniu, ale w ogóle o stosunku do tego rodzaju spojrzeń
społeczeństwa, czy tak zwanych autorytetów do tego rodzaju opowieści. Już samo to jest dowodem bardzo ciekawym, bo no możemy sobie wyobrazić, nauka po prostu bazuje na założeniu, że oni wyślą do nich list, jakaś obca cywilizacja, czy przekazy, zostawią jakiś przekaz radiowy, zostanie odebrany i tak dalej, ale przecież możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że statek obcej cywilizacji leci sobie gdzieś nad ziemią, gdzieś ląduje w jednym i drugim miejscu, spotyka ludzi. Ja mówię o hipotetycznym. Wyobraźmy sobie taką sytuację. No i co wtedy? No automatycznie nauka tego nie uznaje. To tak to wygląda, tak to działa. Szczerze, to nie może być prawdą. Ja tutaj oczywiście prezentuję Ci zdanie, które słyszę wielokrotnie. Dlatego, że gdyby doszło, drogi Igorze, do takiego lądowania, to byłoby to wydarzenie światowe, mówią moi rozmówcy. To wtedy przecież delegacja... Ale tylko wtedy, kiedy oni, ci, którzy przylatują, chcieliby, żeby to było wydarzenie światowe. Gdyby oni nie chcieli... I tu jest właśnie... To było tak, no to automatycznie, niejako, można powiedzieć, z definicji, nauka by tego nie uznała. Niezależnie od tego, czy byłoby to prawdą, czy nie. Cały czas będziemy mieli problem z kryterium prawdziwości. Czy te historie są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Akurat z panem Lechem Chacińskim bardzo dobrze, że on tak został opluty. Naprawdę dlatego, że to, co się z nim później działo, to jak on to przeżył bardzo boleśnie. On do mnie dzwonił, wręcz płakał. Ja nie ukrywam tego. Prosił mnie o pomoc. On mówi, wstydzę się chodzić po mieście. Wstydzę się, niech mi pan pomoże, niech pan coś powie, opluli mnie. Ludzie się ze mnie śmieją. Zobacz, ale gdyby to właśnie, nie to... Przecież oni nie dlatego go opluli, nie wiem, czy dosłownie, czy przenośni, ale przecież nie dlatego, że on nie miał racji, tylko po prostu no, to się mi nie mieści w jakimś obowiązującym paradygmacie. Jeszcze chodziło o coś innego, ale nie wchodźmy w szczegóły. Mamy telefon, ja może przypomnę, drodzy słuchacze, że czekamy na wasze telefony, także na osoby, które uważają, że jest to... Że to kompletna bójda na resorach. To też tak można zadzwonić. 022 555 30 40. Zadzwoniła do nas pani Alicja z Warszawy. Czy pani tam jest? Halo? Halo, dzień dobry, jestem. Czy ja dobrze czytam? Bo tutaj tak? Mamy przyjaciół, wie pani, całą gromadkę taką, okay. Która w tej chwili macha do nas za szyby. Sztuk chyba, nie wiem, z 10. Piszą na komputerze i napisali mi, miała pani spotkanie telepatyczne? Tak, tak, bo to zdążyłam powiedzieć, zanim z panem zaczęłam rozmawiać, że tak mi się wydaje, że to tak można nazwać. Ja sobie tu korzystam z notatek, bo ja, gdy się to wydarzyło, natychmiast poszłam do domu i zapisałam. To było 5 marca 1992 roku. Mogę krótko o tym opowiedzieć, tak? Tak, tak, oczywiście, słuchamy. Więc ja wtedy do tamtego czasu w ogóle się jakimś sprawem nie zajmowałam, uważając, że to... że nie ma kryterium, które mogłoby zbadać wiarygodność. Tak, w związku z tym no, ludzie mówią różne rzeczy, mają prawo. Że jedni widzieli, drudzy nie widzieli, to nie było to w ogóle, że tak powiem, powodem, żeby zastanawiać się nad tym. Natomiast tego dnia zdarzyło się to, że wyszłam z psem na spacer. To była już tak godzina 5 marca 92 roku. No było już ciemno, mogła być 19, 18. I jak to pies, piesam sobie na dole, ja lubiłam wtedy patrzeć zawsze w gwiazdy na górę i tak patrzę w górę i jedna gwiazda spada. I sobie myślę, kurczę, znowu nie zdążę pomyśleć żadnego życzenia, bo one mogły krótko spadać w te gwiazdy. A ona o dziwo bardzo długo się jarzyła. Więc już w ogóle taka zdziwiona, zapomniałam o życzeniu, zaczęłam na to patrzeć. I nagle zobaczyłam, że właśnie są dwie te gwiazdy. Znaczy dwa światełka takie bardzo wysoko. I nagle to zniknęło. Te światełka zniknęły się pojawił bardzo duży kształt no, w stosunku do tych gwiazdek. Pani Alicjo, to był już bardzo duży. Pani Alicjo, bardzo ciemny. Ja będę jak Alfred Hitchcock. Tak. I w najciekawszym momencie pani przerwę. No. Bo czas na informacje, ale przypomnę, że po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy z panią. Przypomnę, aha, także proszę się nie rozłączać. Aha. Broń Boże. A przerwa będzie czym spowodowana? A za chwilę pani zobaczy. Najpierw podam numer telefonu 022 555 30 40. Teraz czas na wyjaśnienie zagadki. Przerwą będą po prostu informacje. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 4 stopnie, to całkiem zimno. No ale wróćmy może do naszej audycji. Słuchajcie, Tok FM, archiwum Roberta Bernatowicza. Mówimy o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia w Polsce. Zanim przejdziemy do rozmowy, wrócimy do rozmowy z panią Alicją. Zapytam, przypomnę, że moimi gośćmi są Igor Witkowski, Marcin Mizera i Mariusz Figurski. Jakie mamy pierwsze informacje o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia w Polsce? Pierwsze spotkanie po wojnie, przed wojną, Marcin Mizera. To znaczy,
były spotkania, doniesienia o tego typu spotkaniach z lat 50., nawet 40., ale jednym z najsłynniejszych i najbardziej wiarygodnych tego typu spotkań jest przypadek Zemilcina, który miał miejsce 10 maja 1978 roku. To jest jeden z właśnie z pierwszych i najbardziej wiarygodnych przypadków. Ja tylko zwrócę uwagę, że przed wojną bardzo często pojawiały się informacje o tym, że są jakieś spotkania z dziwnymi istotami, z tym, że powszechnie to było traktowane jako po prostu jakieś legendy ludowe albo takie podania o skrzatach. Na przykład możemy tutaj przytoczyć przypadek rzekomej katastrofy UFO w Gdyni, która miała mieć miejsce w latach 50. W 59 roku. W 59 roku, w styczniu bodajże. 30. Wtedy miała być odnaleziona żywa jeszcze istota na plaży w okolicach Gdyni. Mamy połączenie z panią Alicją z Warszawy. Halo? Halo? Wracamy do rozmowy. Halo? Witam panią ponownie. No i właśnie, powiedziała pani, że te dwie gwiazdy na niebie, no tak. Pani nagle zobaczyła, nie wierzyła pani, że żadne UFO tam... No wcześniej się w ogóle tym nie zajmowałam. Tak jest, zjawiskiem. To bardzo pożądana, że tak powiem, cecha. No i co się dzieje dalej? No i potem zobaczyłam duży kształt, ale za to bardzo ciemny, czyli już nic nie świeciło, to było bardzo ciemne, okrągłe. I, no i dokładnie takie, jak wręcz w karykaturach niemalże UFO się pokazuje, czyli dwa złączone ze sobą talerze. Taki od spodu, taki właśnie jakby taki talerz, taka miseczka i na górze taka miseczka. I to wszystko bardzo ciemne. I teraz tak sięgam do takie wręcz jakby pochłaniające światło, a nie rozświetlone. I tu teraz sięgam do notatek i mam napisane, że miałam poczucie, że to leci prosto na mnie. I w pewnym momencie... A dobrze, że pani notatki zrobiła to bardzo... No zrobiłam, bo teraz bym sama sobie nie dowierzała. Bo w takim jeszcze, w jakichś jeszcze emocjach te notatki napisałam. W każdym razie tutaj czytam świetnie. Coś takiego. Że była to ciemniejąca, lecąca prosto na mnie w kierunku... prosto w moim kierunku. Gdy była już wielkości kapelusza, gwiazda, bo ciągle tu użyłam to słowa gwiazda, wielkości kapelusza, zatrwożyłam się nagle i wtedy to zjawisko błyskawicznie zmieniło kierunek. I była taka rzeczywiście sytuacja, teraz pamiętam, że ja po prostu się nie zatrwożyłam się, ale poczułam potworny lęk, taki, że pamiętam, że mi się tak włosy uniosły i gejszą skórkę na nas po prostu poczułam, bo miałam takie poczucie, że to leci prosto na mnie, nie wiem jak to... Jest możliwe, żeby coś w końcu bardzo wysoko obserwować, mieć poczucie, że leci prosto na mnie, no ale tak, tak i miałam. Tak. I w tym momencie to rzeczywiście pod kątem prostym zmieniło kierunek, czyli już nie leciało na mnie, ale ja to widziałam jakby z boku i właściwie wtedy dopiero zobaczyłam ten kształt, że właśnie to są tak jakby takie dwa talerze. Czyli to wypukłość... A jaką średnicę to miało, jak pani ocenia? I strasznie trudno to określić, bo nie umiem sobie w ogóle wyobrazić... No. Samochód, no większość samochodu? Mniejszy. Mi się wydawało, że to jest mniejszy od samochodu. Okay. To mógł być jakiś ogromny, no, duży, ogromny ptak, bo potem już tam sobie myśleć, że to ja tutaj przesadzam, że to może był jakiś ptak, ale 5 marca, ja wiem, no. Jakiś, no, wielkości dużego ptaka, mogłam powiedzieć, że tyle nie miałam poczucia w ogóle jakby odległości i wysokości tego. Aż do momentu, no i to, gdy zmieniło kierunek, to właściwie leciało wtedy nad boiskiem, bo to się w ogóle działo wszystko koło szkoły, której na dokładkę jeszcze pracowałam jako nauczycielka, więc potem musiałam bardzo się uważać na siebie, żeby tego nikomu nie powiedzieć. Czego pani uczyła? Matematyki. To gorzej. Nie mogę być osobą nieobliczalną. Tak. Takich, a syn, gdy wróciłam do domu, oczywiście wyśmiał mnie, więc a syn do właśnie wieku dzieci, które uczyłam. Co dalej? Wiedziałam, że nie mogę. No i kiedy się uświadomiłam, na jakiej to mogło być wysokości? Wtedy, gdy na końcu boiska jest takie drzewo, topola, topole są dosyć wysokie, to po prostu mi zniknęło za topolą, więc musiało to być na wysokości mniejszej niż ta wysokość topoli znajdować się. No i gdy zniknęło, to po prostu wtedy, no już było mi bardzo żal, że nikt, podejrzewam się, nikogo nie było, bo mi bardzo żal, że nikt tego ze mną nie widzi. Więc wróciłam szybko do domu, mówię, synu, może byłeś na balkonie, z balkonu by to doskonale oglądał. No ale nie był, oczywiście wyśmiał mnie, więc bardzo uważałam, żeby tego nikomu nie mówić, ale tak pół żartem, pół serio powiedziałam o tym dzieciom, które uczę. I reakcja była taka, że te dzieci się wcale nie zaczęły ze mnie, że tak powiem, śmiać, tylko zaczęły prosić mi różne książki na ten temat. Bardzo, a jeszcze co było takie ważne i to, co właśnie z tych książek potem wyczytałam, że to tak jest, a wtedy nie wiedziałam. Ja miałam takie poczucie, że ten przedmiot się powiększał taką metodą, jak to nazywam, wstrząsania. Pani Alicjo, a pani wspomniała o jakimś kontakcie telepatycznym. No właśnie ten telepatyczny był w tym momencie, kiedy ja poczułam, że ja się boję, że ja nie chcę.
boję i nie chcę. A co, pani jakąś wiadomość usłyszała? Nie. To nie była wiadomość. To było takie poczucie, że ja nie chcę. Odwrotnie, mam wrażenie, że ja nadałam wiadomość, że ja się boję i nie chcę. I bo w tym samym momencie to zmieniło kształt i pod kątem, znaczy zmieniło to kierunek i pod kątem prostym pani po prostu Alicjo, zawróciło. Bardzo dziękuję za pani relację. A proszę powiedzieć jeszcze, bo tak mnie strasznie interesowało ten... To, co zobaczyłam, że to się przybliżało metodą wstrząsania, takiego wstrząsania, czyli na chwilę mi znikało z oczu, to jakby takie wstrząśnięcie i się robiło dużo większe, na chwilę panie, znowu. No właśnie, a nie miała pani żadnych kłopotów z zegarem później? Nie za długo to trwało na przykład, albo za krótko, że coś z czasem było nie tak? Nie, chyba nic nie, takiego tak? sobie nie przypomina. No to nie wiem, czy tutaj czy może panowie... Obiekty tego rodzaju bardzo często są opisywane, zresztą tak to się zaczęło, stąd się wzięło określenie latający spodek. To nie stąd, że to miało kształt spodka, tylko że Kenneth Arnold, autor pierwszej takiej w sumie znanej relacji, nie pierwszej w ogóle, ale pierwszej znanej w Stanach Zjednoczonych relacji na temat obserwacji UFO, opisał to jako coś jakby skaczącego po wodzie, to znaczy poruszającego się skokami. Być może to po prostu leciało Słuchajcie. W pani stronę właśnie w taki skokowy pani sposób. Pani Alicjo, bardzo dziękuję. Igor, musimy przerwać, dlatego że mamy kolejny telefon. Pan Janusz z Poznania, halo? Czy pan tam jest, panie Januszu? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Proszę państwa, może po tym bardzo ciekawej informacji pani przed chwilą, może zastanówmy się, dlaczego właśnie tak to się dzieje, bo to pan redaktor takie pytanie dzisiaj postawił. Ja z tego czasu czytałem jakieś 2 lata temu artykuł w Polityce w związku z okrągłą rocznicą wydarzeń w Emilcinie. I artykuł nazywał się odsłonięcie bodaj pomnika w Emilcinie, czyli scenariusz dla uczniów szkół zawodowych. Oczywiście już można zrozumieć po tytule, jakie odniesienie tego autora było do tego zjawiska. Można by było skrytykować, ale ja napisałem artykuł do Polityki, który się nie ukazał. Ja napisałem tak, bardzo dobrze, że tak piszecie. Bardzo dobrze, że Polityka nie tylko... Ta gazeta, ten tygodnik, ale i wiele innych lekceważąco i czasami żartobliwie pisze o tym zjawisku. No bo cóż by się wydarzyło, gdyby nagle rząd powiedział tak, to rzeczywiście istnieje. No, wystarczy przypomnieć, co się zdarzyło pod koniec lat 30. w Nowym Jorku. To sławne słuchowisko, o którym pan redaktor mówił. Tak, ile tam było nieszczęść, nawet ponoć niektórzy ludzie ze strachu umarli. No. Zgadzam się z panem. Gdyby rzeczywiście ta informacja była potwierdzona, byłaby po prostu totalna katastrofa, zagubienie ludzi, popłoch. A kto wie, czy nie doszłoby do jakiejś światowej wojny religijnej? No właśnie. I tutaj właśnie chciałam nawiązać do tematu i powiedzieć tak, że na pytanie, dlaczego o tym się nie mówi, to już jest bardzo dużo książek napisanych. Mam przed sobą książkę Michaela Lindemana, UFO i istoty pozaziemskie, wydawnictwo Limbus, Bydgoszcz 1997. I tam właśnie piszę tak, że oczywiście rząd, nie tylko amerykański, ale inne, z pewnością pytałby się psychiatrów i socjologów na temat, czy o tym mówić, czy nie. I teraz cytuję. Cóż, to zależy od sposobu, w jaki zredakujecie oświadczenie. Możecie nastraszyć ludzi, uwaga, uwaga, uwaga. Możecie także sprawić kłopoty jedynie religii, ekonomii, polityce, medycynie i przemysłowi. No przecież to jest... Panie Januszu, oczywiście, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rzeczywiście tutaj pan poruszył bardzo ciekawy wątek. Konsekwencje tego, gdyby te informacje stały się powszechnie znane. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, moi drodzy goście, że... Ja myślę, że to jest tak. Sam, byłaby katastrofa. Sam fakt przyznania się, że załóżmy istnieje jakaś obca cywilizacja, nie spowodowałby jeszcze jakiegoś wstrząsu. Natomiast problem by polegał na tym, że no tak, są relacje, że oni przylatują, że robią jakieś eksperymenty na ludziach, no i co, my nic nie możemy zrobić, nie wiemy w sumie co to jest. I w tym momencie to byłby problem. Mamy jeszcze jeden telefon, Marek, pan Marek z Gdyni. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy, ma pan pytanie do nas, czy chce pan opowiedzieć o tym? Pytanie, raczej jakieś twierdzenie. Chodzi o to, ludzie zastanawiają się nad tym, czy istnieją jakieś obce cywilizacje, czy nie. Ja myślę, że wytłumaczenie jest dosyć proste, raczej
logiczne i matematyczne, że tak powiem. Jeżeli przyjąć, że no, wszechświat jest tak ogromny, właściwie jest niczym nieograniczony, więc powiedzmy takich planet jak Ziemia czy innego rodzaju może być bardzo wiele. Na pewno prawdopodobieństwo powstania jakiegoś tam życia i powiedzmy jakiejś inteligentnej cywilizacji jest no bardzo wielkie. Panie Marku, ja uważam, że rzeczywiście jest tak, że wielką naiwnością byłoby twierdzenie, że jesteśmy jedyną tutaj planetą zamieszkałą, na której rozwinęła się cywilizacja. Także wracamy, drodzy Państwo, do bliskich spotkań, bo dzisiaj rozmawiamy o bliskich spotkaniach. Dziękuję za bliskich spotkaniach, dziękuję za telefon. Marcin Mizera, zacznijmy może od historii, którą miałeś opowiedzieć. Chodzi o tę panią ze Śląska, prawda? Która miała spotkanie. Tak, ale ja może wrócę wcześniej tutaj do tego telefonu pani, która mówiła o tym rzekomym kontakcie telepatycznym, bowiem ja mam relację, w której osoba otrzymała autentyczną wiadomość właśnie drogą telepatyczną. Osoba ta, nazwijmy ją umownie Adamem, przeżyła to spotkanie w 1970 roku na terenie Pionek. Adam został obudzony do środku nocy właśnie dziwnym komunikatem drogą telepatyczną, który brzmiał: chodź do nas. Wyszedł z domu i zobaczył na granatowo-czarnym niebie obiekt w kształcie cygara, który miał długość około 80 metrów. Obiekt znajdował się, wisiał nieruchomo na wysokości około 150 metrów. Posiadał trzy białe światła, jedno na górze i dwa na dole. Po chwili Adam otrzymał kolejny komunikat telepatyczny, który mówił: podejdź bliżej. Jednak po upływie kilku minut Adam zrezygnował z tego zaproszenia i po prostu wrócił do domu. Ja pytałem go później, dlaczego nie podszedł bliżej i nie skontaktował się z istotami, które pilotowały być może ten obiekt. Odpowiedział, że w ówczesnym czasie zagadnienie UFO w ogóle go nie interesowało. Życie miał wypełnione innymi sprawami, studiami. Także po prostu zrezygnował. Otrzymał konkretne zaproszenie do kontaktu. Proponuję uwiarygodnić Twoją historię naszą rozmową z panią Anną z Warszawy. Halo? Pani Aniu? Pani Ania z Warszawy. Niestety chyba nie ma pani Ani z Warszawy, ale mamy tutaj informację, że była to osoba, która widziała taki obiekt, o którym wspominaliśmy. Może opowiedzmy jeszcze o jakimś jednym bliskim spotkaniu. Igor, z historii Polski, z polskich bliskich spotkań znajdźmy może jeden taki ładny, barwny przypadek, może już nie wolski i Emilicin, bo to już jest bardzo nagłośnione. Przede wszystkim pojawia się pewien wspólny motyw tego rodzaju, w tych najciekawszych wydarzeniach, jakie miały w Polsce miejsce, zresztą nie tylko w Polsce. Mianowicie, że no, wydaje się, jakby podstawową formą porozumiewania się była właśnie telepatia, czy coś, co my nazywamy telepatią. Taki no, bezdźwiękowy przekaz, wymiana myśli bezpośrednio, jakby z umysłu do umysłu. I było wiele takich ciekawych dosyć przypadków tego rodzaju, w których oczywiście no, obserwowany był często i sam obiekt latający, i istoty, niemniej czasami nie były istoty obserwowane, bo to też są bliskie spotkania. Natomiast dochodziło do właśnie takiego jakby przekazu informacji. Na przykład, przepraszam. No właśnie, masz jakimś przykładem tutaj. Była bardzo ciekawa obserwacja. Tutaj zdaje się, ona miała miejsce w Szczecinie, gdzie zarejestrowano taki przypadek, tutaj cytuję opis. W czasie trwania dziennika telewizyjnego pani Czesława G. ocknęła się z drzemki, zauważyła zakłócenia wizji polegające na drganiu chwilowym, zaniku obrazu i tak dalej. W krótkim czasie obraz znikł i ekran stał się ciemny. W tym momencie w odległości około 1 metra od tapczanu, w którym leżała pani Czesława, gdzie pojawiły się dwie istoty. A wiesz, tutaj muszę jedno wyjaśnienie dać też słuchaczom, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia, co myślą, o co tu w ogóle chodzi, jakie istoty obok tapczanu. Przecież
Przecież to jest tak, że można widzieć tylko obiekt, który sobie ląduje, z niego wychodzą istoty. Otóż, drodzy Państwo, są takie relacje, które mówią, że niezupełnie, że jest coś, dlaczego nie ma zupełnie barier w postaci ścian. Są relacje mówiące o spotkaniach z nocnymi gośćmi, którzy pojawiają się nagle w pokojach świadków i kontaktują się z nimi. Drodzy słuchacze, życzę Wam miłej nocy dzisiaj po tej audycji. Dajmy jeszcze szansę Pani Dorocie z Warszawy, która do nas zadzwoniła. Halo? Tak, halo? Witam Panią. Dzień dobry. Ja miałam zdarzenie, to znaczy ja nic nie widziałam, natomiast zrobiliśmy zdjęcie i na niebie jest, no my to tłumaczymy z mężem, że to dysk jest. A wyraźny? No bardzo wyraźny, natomiast zdjęcie jest całe prześwietlone, a to jest tak jakby jakaś taka racica jednokopytnego takiego jakiegoś zwierzaka i kołnierz i tam jakieś światełka są. Jak powiększaliśmy, bo to jest aparatem cyfrowym robione. A kiedy i to było zrobione? To było zrobione w lutym ubiegłego roku. To było na polach pod Grunwaldem. Pojechaliśmy z mężem zwiedzić, no i byliśmy sami. I właśnie tak jak pani poprzednia opowiadała, że się przestraszyła i mówiła, że ona nie chce, że no, tak jakby oni odczytali, że ja nie chcę. Pani Doroto, jakaś była ingerencja. Chciałam przesłać te zdjęcia. Proszę się nie rozłączać. Tutaj naszą ekipę pomocników prosimy o zapisanie numeru do pani. Już widzę, że to się stanie. Zdjęcie oczywiście sobie obejrzymy, ale od razu pani mówię, że niestety ani zdjęcie, ani film nie jest żadną rewelacją, mamy tego. Nie jest dowodem. Nie jest nic, no Igor widziałeś, mamy tego tyle po prostu, że można by muzeum otwierać i w zasadzie nic to no nie znaczy. No właśnie, tutaj dochodzimy do tego, Mariusz, co ja tak słucham, specjalnie się dzisiaj na odbiór nastawiłem, żeby pewne rzeczy podsumować. Zobaczcie panowie, że cały czas przedstawiamy jakieś opisy, fakty, dowody, przynajmniej tak twierdzimy. Brakuje rzetelnej weryfikacji tego całego materiału, analizy, syntezy itd., itd., to czego wymagają typowe badania naukowe. Te wszystkie badania, które są się robiły, ja nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale są bardzo lapidarne, powierzchowne. One nie mają nic wspólnego z prawdziwymi badaniami. No tak, Mariusz, zgoda, no tylko wiesz, że się nie zdecyduje na nie żaden instytut naukowy, bo nie, ale do czego osądzony o czci i wiary. No. Dobrze, ale ja tutaj dążę teraz do, przynajmniej chcę jakąś odpowiedź na dzisiejsze pytanie dać, ze względu na to, że postawiliśmy pytanie i próbujemy jakąś dać odpowiedź. To jest moja propozycja. To znaczy z drugiej strony też ludzie, którzy się tym zajmują, albo są amatorami, zafascynowanymi tymi zjawiskami i dlatego się tym zajmują. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko akademickie, w środowisku akademickim faktycznie nikt się tym nie zajmuje i nie zajmował z tego, co mi jest wiadomo, i nic nie będzie dokładnie w masz rację. Bo inaczej nie będzie w środowisku akademickim. No, może być takie sprzężenie zwrotne, ale przypuszczam, że ze względu na to, że w nauce też jest pewien skostniały mechanizm, który działa, będzie eliminował po prostu takie rzeczy. Ponieważ mówimy dzisiaj w Radiu Tok FM, naszej audycji, o bliskich spotkaniach, ja powrócę do tej prośby do Marcina Mizery o opis tej historii z panią ze Śląska, z którą próbujemy się połączyć, ale niestety ma cały czas zajęty numer, jak widzę. Próbujemy się połączyć z panią w ogóle Świętokrzyskich, a pani ze Śląska to jest oddzielny przypadek. No dobrze, to powiedzmy, że tej pani z Gór Świętokrzyskich, która nie odbiera. Rozumiem, że ona miała jakąś też historię tego typu, tak? Znaczy ona miała szereg różnych spotkań z nieznanym, ale to najlepiej by było, najlepiej istotę rzeczy by oddała jej opowieść. Skoro nie możemy się połączyć, to ja może przytoczę tutaj relację kobiety ze Śląska, bo to jest jeden z najciekawszych tego typu przypadków, z jakim się zetknąłem w ogóle w całej mojej działalności badawczej. Tak jak już mówiłem, zdarzenie miało miejsce w połowie lat 80. w pobliżu Oświęcimia. Mąż Anny zabrał ją na ryby
w pobliżu Oświęcimia na Rajsko. Gdzieś po godzinie 8 Anna powiedziała mężowi, że jedzie się przejść na oddaloną o jakieś 500 metrów rzekę Sołę. Anna szła wzdłuż rzeki, po pokonaniu dużego odcinka drogi ujrzała chrzan, który postanowiła wykopać. Gdy już kończyła jego wykopywanie, zobaczyła nad sobą jakiś cień. Po podniesieniu głowy spostrzegła stojącą przed sobą o jakieś 2 kroki dziwną istotę o wzroście około 140 cm. Obcy ubrany był w dziwny kombinezon przypominający folię do pieczenia. Kobieta spostrzegła, że oczy istoty podobne są do krowich. Wyczuła również, że istota jest zdziwiona jej obecnością, ale jest nastawiona wobec niej przyjaźń. Nagle zrobiło się ciepło i pojawił się wiatr. Kobieta odwróciła się, zobaczyła w odległości kilkunastu metrów dziwny obiekt kształtem przypominający muszlę. Kobieta potem odpowiadała, że obiekt wyglądał tak, jakby był wykonany z aluminium. Obiekt na niewielkiej wysokości powoli leciał w jej kierunku. W pewnym momencie obcy dokonał lewitacji z miejsca, w którym stał, na mostek, który wysunął się z tego nola. Nola, czyli obcy takiego obiektu latającego. Czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. Po chwili mostek wraz z obcym wsunął się do wnętrza obiektu i obiekt z niesamowitą prędkością odleciał. Prędkość była tak niesamowita, że kobieta po kilku sekundach widziała w oddali jedynie mały punkcik. Po powrocie do męża oczywiście postanowiła nie mówić mu o swojej niezwykłej przygodzie, ponieważ wiedziała, że on i tak jej nie uwierzy. I tutaj jeszcze jedna taki aspekt tej sprawy, bowiem postanowiła wrócić raz jeszcze nad jezioro Sołę i zobaczyła, że mąż powiedział jej, że jest w godzinach 10:30, natomiast jej zegarek zatrzymał się za kwadrans 10:00. Na początku pomyślała, że pewnie w pośpiechu zapomniała go nakręcić, wychodząc z domu, ale potem uświadomiła sobie na 100%, że na pewno go nakręcała. Zdjęła go z ręki i powiedziała: ty kosmico, zepsułeś mi mój zegarek. I tutaj rzecz po prostu nie bywała, bowiem wskazówki właśnie w tej chwili ruszyły. I tak jakby ktoś regulował je przy pomocy magii, powiedzmy. I potem po powrocie do męża spytała go o godzinę. Okazało się, że jej zegarek chodzi i wskazuje dokładny czas. Ciekawa sprawa. Wiesz, że akurat mówisz o moim zegarku. Ja sobie oglądałem ostatnio jeden z moich ukochanych filmów, czyli Piknik pod wiszącą skałą. Tutaj kiwacie głowami, panowie. Klasyka. Tam jest taki moment, przecież tutaj mówimy o faktach. No, były relacje, tam zaginęły te dziewczynki. To się działo chyba w 1900 roku. Jest. Jak się później okazało po latach, jest to klasyczny, wręcz typowy przykład tego rodzaju spotkania. Bliskiego spotkania, z czego stopnia. Tam była też historia taka, Marcin powiedział o tym zegarku, a tam po prostu wszystkim stanęły zegarki. W tym sensie, że tego rodzaju kontakty bardzo często, a wręcz nieodłącznie, zawierają takie dziwne elementy właśnie, jakie tam w tym filmie są przedstawione, takie niesamowite. Drodzy panowie, dobrnęliśmy do końca tej audycji. Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że gdybyśmy chcieli opisywać te przypadki, które znamy, to w zasadzie ta audycja mogła być spokojna. Tak, zgadza się, ja tutaj przywożyłem wiele relacji, dokumentów. Tak, przed Marcinem są kartki papieru zapisane, mówiliśmy tę audycję tak dociągnąć do 6 nad ranem, a może i dłużej. Spokojnie. To przez by to wytrzymali. Jeżeli to była prawda, drodzy państwo, to właśnie wysłuchaliście informacji, która jest warta miliard dolarów, a może trochę nawet więcej. Dziękuję za udział w audycji moim wspaniałym gościom. Przypomnę, że byli nimi Igor Witkowski, Marcin Mizera i Mariusz Figurski. Bardzo wam dziękuję za udział. Drodzy słuchacze, kolejna audycja za tydzień, a teraz czas na informacje.